Cześć wszystkim, tu Magda. Słuchajcie, jest kilka takich stylizatorów, o których warto nagrać osobny film. Mam nadzieję, że z upływem czasu będzie ich coraz więcej, ale bohaterem dzisiejszego odcinka będzie krem do stylizacji kreconych włosów TG Catwalk Curls Rock Amplifier. Myślę, że większość z Was może go znać, ponieważ ja, kiedy założyłam bloga 3 lata temu, to był pierwszy stylizator, jaki wynalazłam, którym byłam absolutnie zachwycona i do dzisiaj go uwielbiam. I nie mogłam go zaprosić tutaj na kanale, musiałam go w jakiś sposób wyróżnić i właśnie dlatego powstał ten film. Gdy wpadłam na taki pomysł, aby nagrać taki film, od razu poprosiłam Was na Instagramie o zdjęcia Waszych włosów po użyciu TG. I po prostu zasypaliście moją skrzynkę, dlatego też od teraz będę tutaj dodawać zdjęcia Wasze po tej stronie. Przez cały film będą się pojawiać razem z nickami osób, do których należą włosy, więc jak coś, myślę, że jak się je o coś zapytacie, to odpowiedzą Wam na wszystkie Wasze pytania. Ale już przejdźmy do TG. TG to jest krem do loków. On kosztuje od 25 do 32 zł. Ma 150 ml pojemności. TG znajdziecie oczywiście w sklepach włosowych, ale też w innych kosmetycznych. Oczywiście wszystko będzie na dole podlinkowane. Opakowanie tego kremu jest solidne. Jest to gruby plastik. Ta butelka to jest airless, czyli tak naprawdę ten krem idzie od dołu do góry i nic w środku, absolutnie nic nie zostanie z kremu. Minusem jest to, że niestety nie widać, ile kremu jest w środku, ale dużym plusem jest to, że naprawdę ta zakrętka jest solidna i myślę, że nie otworzy się w torebce albo na przykład w bagażu, jeśli będziemy mieli schowany ten stylizator. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest taka bardzo lepka, kleista, bardzo się ciągnie. Kolor jest biały, generalnie konsystencja jest treściwa. Zapach jest taki słodki, z nutką czegoś kwaśnego, ciężko powiedzieć, też czuć kwiaty. Bardzo przyjemny, ale też dość intensywny. Generalnie ten zapach czuć na suchych włosach, tak przez jeden dzień, max, potem już oczywiście go nie czuć. No i może od razu przejdźmy do składu i na początku mamy polikwaterium 37, to jest antystatyk i on kondycjonuje włos. Następnie mamy silikon lotny, potem kopolimer, który również utrwali nam tą fryzurę. Mamy polikwaterium 11, który również jest antystatykiem, czyli przeciwko elektryzowaniu się włosów. Następnie mamy emolient i następnie mamy już zapach, substancje zapachowe, więc tak naprawdę, jak wiemy, stężenie perfum w kosmetyku może być bardzo niskie, więc wszystko to, co mamy poza perfumami, ma naprawdę niskie stężenie, zwłaszcza, że kolejny składnik to jest fenoksyetanol i to jest konserwant, który może być w ogóle w bardzo, bardzo niskim stężeniu w produkcie. Więc ja szczerze uważam, że te 5 pierwszych składników odgrywa największą rolę w działaniu produktu i w tym, co się w nim znajduje. Ale oczywiście po tym zapachu mamy też inne składniki. Mamy kilka emolientów i emulgatorów, w tym olej słonecznikowy, mamy kolejny konserwant i mamy tutaj alkohol denat. I tak naprawdę on już naprawdę, moim zdaniem, ma ogromnie niskie stężenie, ale mimo wszystko alkohol denat jest w składzie, ale zaraz Wam o nim więcej powiem. Kolejne składniki to są humektanty, pantenol, glikol butylenowy, hitosan. Mamy też emolienty w postaci oleju słonecznikowego i oleju jożoba. Mamy też kolejny humektant, glicerynę, jest też wyciąg z bakoby drobnolistnej. A potem oprócz konserwantów jest mnóstwo substancji zapachowych i uważam, że TG, jeśli mamy delikatną skórę głowy, może wywołać alergię, może podrażnić. On ma też konserwanty, które są niebezpieczne w większych ilościach, w większym stężeniu. Oczywiście tutaj jest stężenie odpowiednie, tak? To jest bezpieczne, ale mimo wszystko Was o tym informuję. Jak coś, możecie sobie poszukać w internecie konkrety, jeśli chodzi o te składniki, jeśli Was to interesuje. Ale no właśnie, wielu z Was może powiedzieć, no halo, no mówisz ciągle, że alkohol denat jest zakazany, a teraz TG to jest Twój ulubiony stylizator. No i faktycznie, alkohol denat jest tragiczny, w ogóle się jest wysoko w składzie, ale denat też jest traktowany jako konserwant i w tym przypadku właśnie występuje w takiej roli, ale oczywiście nie można tego alkoholu denat pominąć, trzeba mieć go na uwadze. Ja mam same obserwacje, jeśli chodzi o ten składnik, jeśli chodzi o moje włosy, także tutaj no, nie można o nim zapominać. Mimo wszystko występuje, nawet jeśli jest w małym stężeniu. TG jest przede wszystkim emolientowym stylizatorem, ale nazwałabym
go emolientowo-humektantowym, mimo że humektantów jest bardzo mało, ale jednak są w składzie. No i TG nie jest zgodny z metodą CG. No i słuchajcie, przede wszystkim TG to był pierwszy stylizator, który wynalazłam, który naprawdę mi te włosy zdefiniował, one się błyszczały, pięknie wyglądały, ale najlepiej TG prezentuje się u mnie tak naprawdę na drugi dzień. Nie w ten sam dzień, tylko na drugi, ponieważ TG ma to do siebie, że gdy wystylizujemy nim włosy, to te włosy są takie ulizane, nie obciążone, ale ulizane i dopiero odgniecione po całej nocy unoszą się bardziej i wtedy wyglądają lepiej. I od razu Wam tutaj pokażę moje zdjęcie z vloga, które kiedyś dodałam właśnie do wpisu z TG. I wtedy ja miałam zdrowe włosy, one w ogóle nie były rozjaśnione. I ja wtedy nakładałam na włosy 3 pompki. I powiem Wam szczerze, że w ogóle nie odczuwałam alkoholu denat i naprawdę w ogóle nie miałam z tym problemu. Ale teraz przy moich rozjaśnionych włosach ja wystylizowałam moje włosy również 3 pompkami i uważam, że spokojnie mogłam użyć 4 pompki, ponieważ wydaje mi się, że myślę, że włosy by to zdzierżyły. Zresztą bardzo uważałam na skórę głowy, bo ten stylizator jest tak emolientowy, może tak obciążać, że faktycznie tak się często dzieje. Dużo z Was mi pisało nieraz, że użyliście TG, ale niestety no włosy są beznadziejne, obciążone, kicha totalna i ja zawsze, zawsze zwracałam uwagę na to, aby kombinować z ilością. Ponieważ sekret tkwi w tym, żeby znaleźć odpowiednią ilość aplikowania tego kremu. Ponieważ jeśli przesadzimy, będzie obciążenie, będzie masakra. Jeśli damy za mało pompek, będą bardziej spuszone włosy i też to będzie tak wyglądać różnie, ale tutaj też musimy brać pod uwagę alkohol denat, który niektórych wysusza. Oczywiście włosy wysusza i wtedy niestety też takie osoby nie używają TG, ponieważ no jednak czują ten denat. Więc widzicie, on ma bardzo niskie stężenie, ale jednak trzeba zwrócić na niego uwagę. I ja sama teraz, jak mam rozjaśnione włosy, mogę Wam powiedzieć szczerze, że mogłam po pierwsze użyć 4 pompki, Solo TG, ale też nie wiem, czy to jednak widzicie, tak? Tutaj one, te włosy są takie troszkę spuszone i wydaje mi się, że to może być alkohol denat. Ale może być to też przyczyna tego, że użyłam na przykład 3 pompki, a nie 4 TG. Powiem Wam szczerze, że ja dawno temu używałam Solo TG, ponieważ lubię sobie też go nakładać z aktywatorem. Chociaż uważam, że właśnie aktywator może pomóc włosom rozjaśnionym przy tym, aby troszkę te włosy odżywić i ochronić przed tym denatem. Wiecie, że najpierw jeszcze nakładamy taką dawkę emolientów, dopiero produkt z alkohol denat i mamy super połączenie. Aczkolwiek mi się bardzo efekt również podoba solo po użyciu tego TG, bo właśnie zależało mi na tym, aby użyć solo ten produkt, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Oczywiście muszę od razu powiedzieć, że jeśli chcecie używać te 2 produkty razem, one są 2 silnie, bardzo mocno emolientowe, no i trzeba naprawdę uważać z ilością, bo możecie sobie zrobić niezłą masakrę na głowie i po prostu włosy będą do mycia, bo będą tak obciążone, albo po prostu do związania. Jeśli chodzi o typy skrętu, to włosy falowane mogą się nie polubić solo z tym produktem, ponieważ on przy falach nie ma takiej mocy, aby te włosy utrzymać, ten skręt w ryzach, więc dziewczyny często używają TG na przykład z jakimś żelem, albo właśnie skantu aktywator, żeby te włosy bardziej jakoś tak utwardzić. Myślę, że w ogóle przede wszystkim żel czy pianka się sprawdzą. Ja tu oczywiście Was odsyłam do wpisu Marii, Falowe Love. Ona fajnie napisała wpis o tym produkcie, pokazała, czego użyła do swoich włosów, żeby ten TG dobrze podpasował. I nawet Wy wysyłaliście mi zdjęcia włosów falowanych i często to były jakieś mieszanki. Więc tak naprawdę tutaj musicie mieć to na uwadze. TG najlepiej się sprawdza moim zdaniem od typu 3B w górę. Im większy skręt, tym lepiej dla tego kremu. Dlatego też no wiadomo, typ trzeci bardzo lubi kremy do loków, bo jednak to jest inna struktura niż włosy falowane. I słuchajcie, teraz kiedy nagrywam ten odcinek, niestety nie zdążyłam przeczytać wszystkich wiadomości od Was ze zdjęciami TG, ale mam kilka wskazówek od Was. Jeśli będę miała ich więcej, to podepnę w komentarzu na dole, żeby było wszystko w jednym miejscu. Był taki przypadek i to była chyba Ola Alex in Curlyland, która wysłała mi zdjęcie włosów wystylizowanych TG, ale
od nasady nałożyła piankę z tej serii TG, żeby po prostu sobie tych włosów nie obciążyć. I uważam, że to jest świetny pomysł na to, jak sobie poradzić z tym prawdopodobieństwem obciążenia. Jedna z Was też pisała mi, że była umówiona do fryzjera na fryzurę ślubną i w sumie w dzień ślubu czy przed odwołała fryzjera i po prostu umyła sobie włosy TG i tak poszła do ołtarza i w ogóle no mega, mega. I w ogóle powiem Wam, że mega się zdziwiłam, jak zawaliliście moją skrzynkę zdjęciami, ile z Was już używa tego stylizatora, ale myślę, że na pewno ogląda mnie teraz ktoś, kto jeszcze tego stylizatora nie używał, więc naprawdę polecam. Moim zdaniem warto wypróbować. Ale oczywiście weźcie pod uwagę wszystkie wskazówki z tego filmu, żeby to mycie, ta stylizacja wyszło jak najlepiej. No i może na koniec ja sama pokażę Wam, jak ja wystylizowałam moje włosy TG, jak to wygląda. I tak naprawdę, jak widzicie, oczywiście na początku rozczesałam włosy grzebieniem. I tutaj dokładnie widać, ile pompek użyłam. Specjalnie robiłam to powoli, żeby wszystko dobrze nagrać. No i oczywiście była to pierwsza pompka i zauważcie, że ja zaczynam od jednej części włosów, gdzie nałożyłam tą jedną pompkę i zaczynałam od dołu włosów do góry, żeby na dłoniach tego kremu było jak najmniej, gdy nakładam go przy skórze głowy, żeby tych włosów nie obciążyć. Następnie użyłam drugą pompkę do następnej części i trzecią pompkę. Przy trzeciej tak naprawdę skupiłam się na całych włosach, żeby jeszcze dotknąć tych miejsc na głowie, na których jeszcze tego kremu prawdopodobnie nie było. Ale tak jak mówię, uważam, że mogłam dać jeszcze czwartą pompkę, ale no jak widzicie, no ja też TG ostatnio rzadziej używałam, ponieważ no, testuję inne stylizatory i sama, jak widzicie, muszę jeszcze wykombinować tą ilość, zwłaszcza przy włosach, które mam rozjaśnione. Oczywiście potem zaczęłam suszyć włosy. Tak jak zawsze, nic się nie zmieniło. Mój niezawodny Philips dyfuzor, który uwielbiam, choć naprawdę długo suszy, ale i tak mam sentyment do tej suszarki, do tego dyfuzora. No i cóż, no jak widzicie, te włosy mega się błyszczą, są bardzo, bardzo miękkie i absolutnie nie czuć tego alkoholu denat, ale tak jak mówię, jednak przy włosach rozjaśnionych trzeba wziąć pod uwagę ten denat, że jednak te włosy rozjaśnione są odkryte, są bardziej zniszczone, jak oczywiście wiadomo powszechnie, więc trzeba brać pod uwagę ten składnik. No i cóż, mam ogromną nadzieję, że ten film Wam się przydał. Cieszę się, że w końcu jest taki odcinek, gdzie ta pamięć o TG nie zniknie, gdzie po prostu będzie można wracać do tego odcinka, obejrzeć sobie i to cudo po prostu sobie wypróbować. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście będzie więcej takich odcinków z ulubionymi stylizatorami, bo muszę mieć wszystko udokumentowane w jednym miejscu. Moim zdaniem wpis na blogu nie wystarczy, ponieważ nie każdy na blogu był na przykład z moich widzów, więc tak, tak to wygląda. Także co, no koniecznie piszcie na dole, czy używaliście ten stylizator, jak to u Was wygląda. Ja to cudzienko uwielbiam. Ono musi być zawsze w moim asortymencie stylizatorów, bo jeśli nie wiem czego użyć, to używam pewniaka. Kombinujcie z tym stylizatorem. Podawajcie na dole swoje wskazówki, jeśli macie ten stylizator, bo naprawdę wielu osobom się przyda. Przy czym również podawajcie swój typ skrętu, żeby był jakiś porządek. No i cóż, miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa. Relax into the max, we'll lay back and glide on the...